was wszystkich witamy. Dzisiaj walczycie o puchar burmistrza miasta Międzyrzec Podlaski, a zwycięzcy całego cyklu, całego pucharu 2021-2022 walczą o puchar w generalnej klasyfikacji i o bardzo fajne nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe to są kamerki GoPro, tak żebyście mogli uwieczniać wasze treningi, starty również w wodzie. Widzicie flagę Ukrainy, którą, poprzez którą staramy się solidaryzować z ludźmi napadniętymi przez reżim Putina, przez Rosję. Nie bójmy się tego mówić. Minuta ciszy byłaby chyba nie na miejscu. Walki na Ukrainie cały czas trwają. Jesteśmy dobrej myśli, więc zachęćmy, wspomóżmy, okażmy ten gest dla Ukraińców gromkimi brawami. Niech to chociaż tylko taki gest, ale niech wspomoże ich w tej walce. Dzień dobry. Cześć. Jak masz na imię? Mariusz. Mariuszu, jaka jest temperatura wody teraz? 36,6. Trzeci etap finałowy, najważniejsze podsumowanie całego sezonu. Warto tutaj nadmienić, że Aruła w tym roku gościła w różnych częściach Polski. Solina, Świętochowice, Łuków i dziś finał, wielki finał Międzyrzec Podlaski. Dla morsów i zimowych pływaków zima powinna trwać okrągły rok. Nie ma co narzekać, woda jest perfekcyjna naprawdę. Pogoda dzisiaj nas tutaj rozpieszcza. Kilkadziesiąt osób, łącznie z pływakami, to jest ponad 100 osób, uczestników. Także no, bardzo fajna impreza. Ludzie z całej Polski, ze wszystkich stron naszego kraju tutaj się zjawili, żeby wspólnie świętować, cieszyć się właśnie ostatkami tej zimy w dobrowym towarzystwie. Wiadra Grażyny. Być może no, akurat z nich korzystała dzisiaj Ania. Mogą być wiadra Grażyny, też bardzo ciekawa forma morsowania. Na szybko. Nasza tradycja, tak, w tym sezonie przemarsz po rozżarzonych węglach. Jak zwykle te węgle mają 700-800 stopni, a my przejdziemy po nich suchą stopą, bez poparzeń.